Witam serdecznie. W tym filmie zaprezentuję i omówię agregat prądotwórczy firmy Kruser, model TH8000E. Urządzenie wytwarza napięcie 230 V o częstotliwości 50 Hz, moc ciągła 6 kW, moc maksymalna 6,5 kW, współczynnik mocy 1,0. Na stronie frontowej urządzenia na panelu sterującym mamy lampkę kontrolną. W czasie normalnej pracy agregatu lampka się pali. Gdyby poziom oleju spadł poniżej dopuszczalnego, lampka zgaśnie i urządzenie natychmiast się zatrzyma. Jest to zabezpieczenie przed uszkodzeniem silnika. Stacyjka z kluczykiem, trzy położenia, zapłon wyłączony, zapłon włączony i uruchamianie agregatu, czyli uruchamianie rozrusznika. Mamy również gniazdo 16-amperowe 230 V. Gniazdo 32-amperowe, również na 230 V. Wykorzystujemy je, gdy podłączamy jakieś przedłużacze, do których będziemy podłączać wiele urządzeń o łącznej mocy dopuszczalnej 6 kW. Mamy tutaj również wyświetlacz, na którym pokazane jest napięcie wyjściowe, jego częstotliwość oraz czas pracy łącznie wypracowanych motogodzin. Jest to bardzo przydatna rzecz dla osób, które przykładają dużą uwagę do czynności serwisowych. Patrząc na ilość przepracowanych motogodzin, wiemy, kiedy mamy wymienić olej lub filtr. W tym miejscu zabudowany jest obwód przerywacza. Podnosząc dźwignię do góry, włączamy napięcie na gniazda 230 V. Ten włącznik pełni również funkcję bezpiecznika. Tutaj mamy zacisk uziemienia i dwa zaciski do prądu stałego, dające napięcie 12 V, maksymalny prąd ładowania 8,3 A. W tym miejscu mamy bezpiecznik prądu stałego i on zabezpiecza cały obwód prądu stałego w tym urządzeniu. Wyskoczy, jeśli ten obwód zostanie przeciążony, bądź byłyby źle podłączone bieguny akumulatora, wtedy też zadziała. Należy odczekać około 5 minut i dopiero ponownie wcisnąć ten przycisk. Na ścianie bocznej widzimy zabudowane rączki zestawu transportowego, filtr powietrza, dźwignia ssania, kranik paliwa oraz urządzenie rozruchowe i silnik. Silnik jednocylindrowy, czterosuwowy, górnozaworowy o pojemności 420 cm3 i mocy 15 koni mechanicznych. Na tylnej ścianie widzimy kozacki tłumik. Wyglądem przypomina tłumik motocykla. Pokrywę zaworów, cylinder silnika, gaźnik oraz filtr powietrza. Z drugiej strony można dostrzec generator oraz wydech tłumika. Warto nadmienić, że uzwojenie generatora, zarówno stojan, jak i wirnik oraz okablowanie w całości wykonane są z miedzi. Zarówno silnik, jak i generator posadowione są na gumowych poduszkach, mających zadanie amortyzować drgania. Agregat wyposażony jest w akumulator 12-voltowy o pojemności 10 Ah. Zbiornik paliwa o pojemności 25 litrów wystarcza na około 7 do 8 godzin ciągłej pracy, w zależności od obciążenia agregatu. Po odkręceniu korka wlewu paliwa widać sitko, które zabezpiecza przed ewentualnymi zanieczyszczeniami w paliwie. Na zbiorniku zabudowany jest również wskaźnik poziomu paliwa, który pokazuje aktualny poziom paliwa w zbiorniku. W komplecie z agregatem otrzymujemy wtykę 16-amperową 230 V. Warto podkreślić, że nie ma wejścia na bolec. Wtykę 32-amperową 230 V. Klucz do świec, komplet śrub do podłączenia akumulatora, stopki, jeśli nie używamy zestawu transportowego i instrukcja obsługi. W skład zestawu transportowego wchodzą dwa kółka, dwie rączki, dwie stopki, element montażowy i zestaw niezbędnych śrub. Montaż kółek do agregatu jest to czynność banalnie prosta.
Zwożeń montażowy, na którego końcu mamy bolec sprężynujący. Wkładamy do gniazda w obudowie agregatu i wciskamy go do momentu, aż ten bolec tutaj zaskoczy w otworze. Następnie zakładamy koło na ten stworzeń, podkładka płaska, podkładka sprężynowa i nakrętka. Wystarczy teraz tylko odpowiednio dokręcić kluczem i kółko zamontowane. Tak jak koła do agregatu bardzo łatwo się montuje, to jeszcze szybciej się je demontuje. Wystarczy nacisnąć ten bolec ze sprężyną, pociągnąć za oś i koło jest zdemontowane. Więc jeśli przemieszczamy się, wkładamy agregat do samochodu i nie chcemy, żeby on nam się przesuwał, tylko stał stabilnie, no to demontujemy koła, a gdy wyjmiemy agregat ponownie, wystarczy wsunąć i koło jest już zamontowane. Szybko, prosto i skutecznie. Godnym uwagi jest to, że koła mają średnicę 26 cm i szerokość 8 cm. Są pompowane, więc bardzo to usprawnia i ułatwia przemieszczanie agregatu, który waży 90 kg. Dzięki temu, że rączki agregatu są rozkładane, bardzo ułatwia to transport. No i po złożeniu nie zabiera tak dużo miejsca. W kilku miejscach na obudowie urządzenia mamy przypomnienie, że silnik nie jest zalany olejem i należy to zrobić przed pierwszym uruchomieniem. Do silnika wchodzi 1 litr oleju w specyfikacji 15W40 lub 10W40. Warto podkreślić, że wlew oleju jest umieszczony dość głęboko pod obudową i żeby ułatwić sobie zalanie oleju, nalejek nakładamy taki kawałek wężyka, wprowadzamy go do środka i wtedy łatwo możemy sobie ten olej do silnika nalać. Jeszcze tylko kontrola ilości oleju na miarce i można przystępować do uruchomienia silnika. Przed uruchomieniem przesuwamy dźwignię ssania w lewo oraz otwieramy kranik z paliwem, przekręcając go w pozycję on. No to pora na pierwsze uruchomienie silnika. Jak było widać po pierwszym uruchomieniu silnika, po chwili należało zamknąć dźwignię ssania i silnik już wyrównał obroty. Poziom napięcia wyjściowego 229 V. Częstotliwość 54 Hz, licznik motogodzin 0. Agregat posiada szarpak, czyli ręczne urządzenie rozruchowe. Silnik jest o pojemności 420 cm3, więc trzeba będzie użyć nieco siły, żeby silnik się uruchomił. Zobacz, jak to będzie. Ssanie podobnie daje na pozycję włączoną. Kranik otwarty. Kluczyk ustawiam w pozycji 1, czyli zapłon włączony. Jak widać, można uruchomić również ręcznie, ale trzeba użyć znacznej siły. Agregat wyposażony jest oczywiście w stabilizator napięcia, ale oprócz tego posiada funkcję Professional Ultraline. Polega to na tym, że wraz ze zmianą obciążenia zmieniana jest również dawka paliwa po to, aby silnik utrzymywał stałą prędkość obrotową, co się przekłada na to, że generator podaje napięcie o jednakowej wysokości i stałej częstotliwości. Do agregatu podłączę teraz kilka różnych urządzeń, aby również przetestować moc maksymalną urządzenia. Za pomocą gniazda 32-amperowego podłączę teraz opalarkę o mocy 1 kW i kompresor o mocy 3 kW. Za pomocą gniazda 16-amperowego podłączę rozdrabniacz o mocy 2,5 kW, czyli łączna moc podłączonych urządzeń to będzie 6,5 kW.
ustawiłem spawarkę na moc maksymalną 200 amper. Maksymalne obciążenie spawarki i dodatkowo kompresor. Można tutaj zauważyć, że paląc takie dziury w materiale o tej grubości, w agregacie mocy nie brakuje do przy użytkowaniu spawarki. Pokazałem również celowo zadziałanie zabezpieczenia przeciążeniowego, gdy moc przekroczyła łączna 6,5 kW po podłączeniu równolegle do spawarki kompresora. Więc urządzenie, jak widzimy, jest zabezpieczone przed przeciążeniem, a przy normalnym użytkowaniu tylko spawarki w agregacie na pewno mocy nie zabraknie. Patrząc ogólnie, urządzenie jest wykonane bardzo solidnie, schludnie i estetycznie. Mam nadzieję, że ten film pozwolił Wam tak bardziej z bliska przyjrzeć się temu urządzeniu.